Witam trenera kadry Polski, na razie jeszcze U13, pana Rafała Gila, już przy kadrach narodowych pan był. Kilka słów, bo jest tu pan od początku, jak to wygląda, jak chłopcy się tutaj prezentują, bo już tam lista się pokazała, ale pewnie też cały czas to oglądacie i monitorujecie. Tak, no a propos listy, to na wstępie powiem, że to jest no taka szeroka lista do ministerstwa. Nie jest to równoznaczne z powołaniem później na konsultacje lub zgrupowania. Oglądamy chłopaków tutaj od środy, ale tak naprawdę no, monitorujemy to już od zeszłego roku. No tutaj turniej bardzo, muszę przyznać, nam się podoba i zarówno jeśli chodzi o zawodników, jak i to, jak funkcjonują zespoły. Jest dużo intensywności, presji i to, czego potrzebujemy w rozgrywkach międzynarodowych. Mieliśmy też tutaj szkolenie z Wydziałem Szkolenia i że właśnie w tym kierunku fajnie, że kadry wojewódzkie idą, no bo później będzie efekt dla kadry narodowej lepszy, bo z tym się spotykamy w tych meczach międzynarodowych. Tak? Widziałem to i w tej karze 2001, i w karze 2005, że no te mecze międzynarodowe są na naprawdę wysokiej intensywności. Jeszcze będzie można chłopców zobaczyć, jak mi się uda zrobić te nieoficjalne mistrzostwa w Radomiu na koniec czerwca, a później kamp centralny podzielony na dwie części, Wałczu i impreza na razie docelowa to Słowenia, turniej. Jak to będzie wyglądało właśnie, czy pan będzie na tych imprezach, czy kiedy mogą się już rodzice dowiedzieć o tych powołaniach do kampu centralnego? Znaczy, te akcje pierwsze szkoleniowe będą na przełomie lipca i sierpnia. Na razie czekamy na zatwierdzenie miejsc. Także Polski Związek Koszykówki ma chyba z centralnych ośrodków sportu otrzymać odpowiedź w marcu. Wtedy wyjaśni się to stuprocentowo. Także jest jeszcze trochę czasu. Później jest w sierpniu ta impreza coroczna, czyli turniej w Słowenii. Plan na resztę roku jest taki, że będziemy mieli 4 konsultacje szkoleniowe. Jest szansa, że ostatnia grudniowa z meczami towarzyskimi. Odpadły tutaj drużyna małopolska i drużyna śląska. W ogóle nie zauważyłem też w ogóle chłopców z Podlasia, z Warmii Mazur, ze Świętokrzyskiego, od pana, z Podkarpacia, z Opolskiego. To często bywa. Co by pan na to powiedział? Dlaczego właśnie, co tam jest trochę słabsze szkolenie, albo nie pokazują się chłopcy z perspektywiczni? No myślę, że to jest jakiś tam szerszy problem, zaczynając od jakiejś tam masowości, popularności na szkoleniu, rzeczywiście kończąc. Tutaj skupiamy się na czym innym, tak? Patrzymy na tą szklankę do połowy pełną, a nie pustą, a tutaj jest bardzo pełna, bo tu jest naprawdę dużo zawodników o świetnych parametrach, o dobrym wyszkoleniu technicznym i tak jak już gdzieś tam sobie robimy takie wewnętrzne nasze listy i rankingi, to spieramy się czasem o kilka nazwisk, z większości się zgadzamy, ale naprawdę jest sporo zawodników, z których mamy możliwość wybierać, no i tego rodzaju problem, no to dobry problem. A myśli pan, że ktoś właśnie z rocznika 2010, może nie nazwiskami, może liczbą, ma szansę do Tomasza Niedbalskiego przeskoczyć na ten ewal i być już też w dwa roczniku 9 na dłużej? Na pewno nie ma co mówić nazwiskami. To też pytanie pewnie prędzej do trenera Niedbalskiego i jego sztabu, ale wiem, że są monitorowani ci chłopcy i są w ich zainteresowaniu. Oczywiście z perspektywy naszej, jeżeli chłopcy z 2010 będą mieli możliwość uczestniczyć w zgrupowaniach czy imprezach z kadrą starszą, no to będzie to z wielką korzyścią dla nas. No, myślę, że te decyzje będą na pewno podejmowane z myślą o takim dobru ogólnym
federacji dla polskiej koszykówki. Na koniec, bo wiem, że Związek PZKOŚ prowadził zakładkę na stronie, żeby tam informacje wpisywali o chłopcach, którzy mają obywatel wrocławskie, są za granicą, grają. Mamy już takich, widziałem chłopców, coś pan więcej wie? Tak, jest sporo zgłoszeń ogólnie z różnych roczników, ale z 2010 też było 7-8 zgłoszeń. Będzie teraz zorganizowany taki kamp dla tych wszystkich chłopców, którzy się przez tą aplikację Graj dla Polski zgłosili, żeby też sprawdzić tych chłopaków i kolokwialnie mówiąc gdzieś to przesiać. Także tak, mamy takie zgłoszenia, rozmawialiśmy tam z rodzicami zawodników. Czekamy też na informacje od nich wideo i na to, jak przyjadą i się pokażą. Tak? Także będziemy też to monitorować. Dziękuję bardzo. Rozpoczyna się druga połowa meczu, trzecie miejsce. Tak, mecze naprawdę dobrze się ogląda. I myślę, że panie Rafale, będzie współpraca dobra jak zawsze. Tam jakie zdjęcia mi podeślecie. Ja też udostępnię wszystkich chłopaków. Mam sylwetki całego rocznika 20. Może się można skorzystać. Całe środowisko, cała społeczność jest ci niezmiernie wdzięczna. Dziękuję. Za twoją pracę przez te wiele lat, którą robisz i oczywiście liczymy na współpracę z tobą i ty możesz też liczyć na nas, także to dziękuję. Nie ma... Dziękuję, a może pojadę na Mistrzostwa Europy. Dziękuję. Nie ma problemu.